Każde pole było tak niskie, że akurat na 3-metrową talerzkę przypadnie, ale też bym musiał mieć GPS w ręce. Ale wstępne moje zdanie mogę powiedzieć, że jestem na tak, ponieważ według mnie bardzo dobrze pokryje resztki pośliwne. Wał też bardzo dobrze zagęści glebę. Ona na co dzień pracuje wraz z silnikiem zbożowym. Także na cięższych chlebach ten wał krosny naprawdę potrafi zrobić świetną robotę. Automatyczny, że to jest coś takiego, że silnik w momencie dopanującego obciążenia sam dobiera mi, jakie obroty powinien mieć.
Także powiem wam, dosyć w miarę fajna opcja, bo idzie ekonomię z ciągnika wyciągnąć. Mój komputerek aktualnie pokazuje mi, że zrobiłem 2,75 hektara, czyli dużo jest czyste oszustwo. Ponieważ nie chce mi się wierzyć, że zostało mi jeszcze pół hektara i morga do zrobienia. Na tamtym polu jeszcze może będę zapisał hektar albo hektar 30.